Limanowski sanepid ma pełne ręce roboty. W ubiegłym tygodniu bada uczestników wesela w gminie Mszana Dolna, a we wtorek mobilny punkt do poboru wymazów na obecność koronawirusa stanął w Łukowicy. W ostatni weekend lipca w tej właśnie miejscowości, a konkretnie w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej, miało miejsce przyjęcie weselne. W dniu dzisiejszym, to jest 4, pobraliśmy wymazy od osób, które uczestniczyły w przyjęciu weselnym. Pobranych było 90 wymazów. Wyniki mogą być po 24 lub 48 godzinach, w zależności od tego, ile badań będzie w laboratorium. No ostatnimi czasy tych badań jest dość dużo, więc może się tak zdarzyć, że będą po 48 godzinach dopiero. W związku z tym właśnie wydarzeniem zostały zdezynfekowane miejsca publiczne w centrum Łukowicy. Z pomocą ruszyli strażacy, którzy odkażali przystanki, ławki, parki, place zabaw w całej gminie. Dodatkowo wójt Łukowicy Bogdan Łuczkowski postanowił wprowadzić ograniczenia pracy urzędu związane z bezpośrednią obsługą mieszkańców. Obecnie sanepid potwierdził 15 aktywnych zakażeń, przypadków na terenie naszej gminy. Podjąłem taką decyzję, że od dnia dzisiejszego wprowadziliśmy ograniczenie, jeżeli chodzi o funkcjonowanie urzędu. W podobny sposób urząd już funkcjonował wcześniej, a mianowicie jest w budynku Urzędu Gminy znajduje się punkt przyjęcia petenta, gdzie mieszkańcy mogą przychodzić. Jest tam dyżurujący pracownik. Można załatwiać te najważniejsze, najpilniejsze rzeczy. Jednak zachęcam, aby wszelakie możliwe sprawy załatwiać się drogą czy telefoniczną, czy elektroniczną, a tylko te niezbędne bezpośrednio w urzędzie, żebyśmy wszyscy tutaj na pierwszym miejscu stawiali jednak przede wszystkim swoje zdrowie i bezpieczeństwo. I nie chodzi tutaj tylko o ubiegłotygodniowe wesele, ale też o mieszkańców gminy, których spora część pracuje w kilku sądeckich firmach. To właśnie one są obecnie największymi ogniskami zakażeń COVID-19 na terenie Małopolski. O czym na konferencji prasowej właśnie w kontekście Sądecczyzny mówił również Piotr Ćwik, wojewoda Małopolski. Na dzisiaj możemy tylko rekomendować i zalecać to, aby ograniczać ilości osób uczestniczących w takich wydarzeniach, jak chociażby wesela, które posiały koronawirusem na terenie Sądecczyzny, i też zwracać się z apelem do samorządowców, aby ograniczali ilość imprez, które organizują, i rzeczywiście tych imprez jest znikoma ilość. Mamy też tą możliwość, wojewoda, każdy ma tą możliwość takiego punktowego celowania w każdą konkretną imprezę, która została wskazana, i może ją rzeczywiście odwołać. I jeśli będzie taka potrzeba, to z tej możliwości na pewno i wojewoda Małopolski, i inni wojewodowie będą korzystać. To, co mówił pan minister Miller, jest znakomitym pomysłem, żeby bardziej regionalizować te ogniska, i jeśli tylko takie narzędzia będą wyposażeni wojewodowie, albo będzie działo się to z poziomu ministerstwa, to na pewno będziemy z takich obostrzeń korzystać bardzo lokalnie. We wtorek limanowski sanepid opublikował dane dotyczące epidemii w powiecie limanowskim. Wzrosła liczba zakażonych osób z 213 do 217. Od początku epidemii 6 mieszkańców z naszego powiatu zmarło z powodu COVID-19.